Dzień dobry. Na półce w mojej lodówce stoi dyżurna butelka. Jest to butelka z zakwasem z buraków, który zrobiłam już ponad 2 tygodnie temu. Ale nie zrobiłam na nim barszczu, tylko go piję. Regularnie go piję. Około pół szklanki dziennie. Szczególnie polecam Wam w okresie takim jesienno-zimowym, ponieważ wspomaga on bardzo leczenie wielu chorób, schorzeń, na przykład anemię, zaparcia, zgagi, depresję, nadciśnienie krwi, zapobiega zakrzepom krwi, przeciwdziała rozwojowi bakterii, wspomaga pracę wątroby i nerek. Myślę, że to jest dość dużo argumentów, żeby zrobić sobie taki zakwas. A jak go zrobić? Przez kolejnych 5 dni będę Wam pokazywała wszystkie dni, wszystkie etapy jego produkcji. Bo właściwie tego pierwszego dnia nazbieram składniki i on przez kolejnych 5 dni będzie się robił sam. Oczywiście jak zawsze wszystko krok po kroku ze wszystkimi cennymi uwagami. Zapraszam! Do przygotowania zakwasu będziecie potrzebowali przede wszystkim kilku dni i kilku składników. Te kilka składników to jest około kilograma buraków. Ja mam 6 dość dużych buraków. Zobaczcie, one są bardzo jeszcze mokre, dlatego że je bardzo mocno wyszorowałam, ponieważ zakwas będę robić na burakach ze skórą. Nie będę tej skóry ściągać. Do tego potrzebna jest skórka z chleba żytniego bądź razowego. W moim przypadku, słuchajcie, ja mam piętkę. Udało mi się tą piętkę zachować. Mam piętkę. 3 listki laurowe, 3 kuleczki ziela angielskiego, łyżka soli. Ja mam akurat sól himalajską i 3 porządne ząbki czosnku. Tutaj ten czosnek, zobaczcie, on jest w łupinie. Ta łupina również się przyda do zakwasu. I do tego litr wody. Ze składników to już jest wszystko. Naprawdę nic więcej nie potrzeba. Kilka dni z tych składników zakwas się zrobi sam. Ale potrzebny będzie jeszcze słoik, albo garnek, bądź jakieś inne naczynie, może być kamionkowe, w którym ten zakwas będziecie przygotowywać. Do tego polecam Wam gazę i jakąś ciemną ściereczkę, bądź ręczniczek, którym możecie przykryć ten słoik po odstawieniu zakwasu, żeby pracował. Ja jeszcze korzystam, słuchajcie, z kamienia, którym właśnie przykrywam te wszystkie buraki, te wszystkie składniki tego zakwasu, żeby nie wypływały, żeby się ładnie kisiły, i rękawiczki, bez których nie zabieram się za buraki, podobnie z fartuszkiem. Do tego oczywiście nóż, deska do krojenia i chyba wszystko. Tak, wszystko, zabieram się do pracy. Jak widzicie, ja już jestem gotowa do pracy z burakami, rękawiczki, fartuszek. I teraz tak, takiego buraczka od tej strony, gdzie wyrastało mu zielone, odcinam cieniutką warstwę. Z tej części nie będę korzystać. Podobnie tutaj z tą częścią, gdzie był ogonek, też obcinam ten kawałek. I teraz buraka kroję w takiej około takie plastry o grubości około 1 cm. I takiego pokrojonego buraka po prostu wrzucam do mojego słoika. Ponieważ woda w moim dzbanku, tu jest litr wody, jest chłodną wodą i sól będzie się w niej długo rozpuszczać, ja sobie tą sól już wrzucę. To jest łyżka soli i będę raz na jakiś czas mieszać, ponieważ woda do zakwasu powinna być jednak chłodna. I dalej kroję buraki. I ostatni burak już jest pokrojony. Buraki, jak widzieliście, wylądowały wszystkie w moim naczyniu. Ja je tutaj przestawię bliżej. A ja się zabieram teraz za czosnek. Tu mi już opadła łupina, ale nie szkodzi, bo tą łupinę również dodajcie do czosnku. I teraz czosnek, tak jak jest w całości, zobaczcie, kroję na plasterki. I tak pocięty czosnek wrzucam po prostu do słoika. Nie zapomnijcie o łupinach, bo one również nadają aromatu. W międzyczasie mieszam moją sól, bo się wcale nie chce rozpuścić. Teraz do słoika wrzucam liście laurowe i ziele angielskie. Słuchajcie, wszystko to w tej chwili zalewam wodą, w której mi się znowu jeszcze nie rozpuściła sól, ale chwilę pomieszam, na pewno się rozpuści. Sól po moich cierpliwych staraniach w końcu się poddała i się rozpuściła. Teraz taką wodę z solą wlewam po prostu do słoika.
Wody powinno być tyle, aby przykryła wszystkie buraki i czosnek. O, w ten sposób. Teraz na takim chlebie kładę kamień. To jest bardzo ważne, żeby chleb nie pływał na wierzchu, tylko żeby był przyciśnięty, bo to on spowoduje, że z tych buraków, z tego czosnku i z tej wody zrobi się nam właśnie zakwas i będzie pracował. Jest to zakwas, który musi przez około 5 dni pracować, żeby mogła się zrobić z tego kiszonka, bo robimy kiszonkę z buraków. Gdybyście chcieli przyspieszyć troszeczkę ten proces, zamiast skórki od chleba dodajcie na przykład łyżkę soku z ogórków kiszonych bądź z kapusty kiszonej, ale kiszonej, nie kwaszonej octem. Ja w tej chwili tutaj na wierzchu, zobaczcie, położę gazę i przymocuję ją gumką. Wszystko po to, żeby nic mi tutaj do środka nie wpadło, żeby przede wszystkim teraz taka serwetka, którą położę na garnku, nie zanurzyła mi się w tym moim zakwasie. I taki zakwas jednak powinien stać w ciemnym miejscu. Także zobaczcie, to będzie przykryte. Ja za chwilę odstawię to w ciemne miejsce i zobaczcie, zakwas już w tej chwili będzie pracował sam. Postaram się codziennie zajrzeć z Wami do takiego zakwasu, pokazać Wam, jak on wygląda i w jaki sposób pracuje, żeby za około 5 dni zrobić z niego wspaniały barszcz. Pierwszy dzień pracy mojego zakwasu. Zobaczcie, jak on wygląda. Woda nabrała pięknego różowego koloru. Ja w tej chwili zdejmę moją gumkę, recepturkę, gazę i zamieszam to wszystko w moim słoiku. Do takiego mieszania oczywiście wyjmuję kamień i teraz wszystko muszę mocno ze sobą przemieszać. Pamiętajcie, aby łyżka lub widelec były naprawdę bardzo czyste przy takim mieszaniu. Jak to wszystko pięknie, aromatycznie pachnie. Wkładam z powrotem swój kamień i słuchajcie, codziennie będę powtarzać tę czynność. Codziennie będę mieszać te składniki wszystkie ze sobą właśnie po to, żeby mój zakwas mógł pracować i żebym za 5 dni miała wspaniałą buraczaną kiszonkę. Słoik zakrywam ponownie gazą, przymocowuję recepturką, osłaniam ciemną ściereczką i odstawiam z powrotem w ciepłe miejsce. W drugim dniu na powierzchni mojego zakwasu pojawiła się piana. Zobaczcie, taka piana właśnie tak wyglądająca jest jak najbardziej prawidłowa. Ona się ma pojawić w drugim dniu, w pierwszym jeszcze nic się nie będzie działo. I teraz ja, ponieważ obiecałam Wam, że będę to kręcić każdego dnia, no dzisiaj muszę to zrobić właśnie z tej perspektywy. Mam nadzieję, że to Wam wystarczy. Ja wyjmę swój kamień. I jak zawsze muszę pomieszać, trudno jest trafić na talerzyk tylko z kamery, muszę jak zawsze czystą łyżką, to jest bardzo ważne, czystą łyżką muszę pomieszać ten mój zakwas. Z powrotem wkładam kamień i zawiążę go za chwileczkę gazą. Ta gaza jest po to, żeby on oddychał. On ma oddychać. Pamiętajcie, że to nie może być szczelnie zamknięty słój. Do zobaczenia zatem jutro. Dzień dobry w kolejnym dniu. Dzisiaj otwieram zakwas. Powinna na nim jeszcze być piana, taka jak w dniu wczorajszym, ale już jest jej mniej. Zobaczcie. Oczywiście wszystkie czynności powtarzam, czyli czystą ręką wyjmuję kamień i jak zwykle bardzo czystą łyżką mieszam wszystkie składniki znowu razem. Jeżeli będziecie dbali codziennie o Wasz zakwas, będziecie mieszali w tym zakwasie nawet dwa razy dziennie, łyżka, którą będziecie mieszali, będzie czysta, będzie najlepiej, jakby była w ogóle wyparzona. Jeżeli słoik, do którego włożyliście buraki, czosnek i przyprawy, wlaliście wodę, będzie wyparzony, ściereczka, no jeszcze wcześniej u mnie gaza, pozwoli mu oddychać, będzie stał w ciepłym miejscu, nic się nie powinno z nim dziać złego. A co się może stać złego? Może na powierzchni pojawić się pleśń. W
wtedy niestety taki zakwas jest do wyrzucenia. Ale naprawdę, przestrzegając tych wszystkich zasad, o których Wam powiedziałam, nie powinno być takiego problemu. Mój zakwas odstawiam na kolejne 12 godzin, gdzie będę go mieszać, a zobaczymy się za 24 godziny. Dzień czwarty. Zakwas pracuje. Zaraz zajrzymy do środka. Słuchajcie, zaczyna się robić piękny i klarowny. Zobaczcie tutaj do środka. Ja będę wyjmować oczywiście kamień i mieszać, ale już będę to robić w rękawiczkach, dlatego że on bardzo, bardzo brudzi. Na razie bardzo intensywnie pachnie. Jak widzicie, piany już nie ma. A teraz go spróbuję. Bardzo mocno, pięknie pachnie czosnkiem. Jest kwaśny, bardzo dobrze. Jest kwaśny, jest słony, bo pamiętajcie, że tutaj była aż cała łyżka soli. Także ja odstawiam go już tylko na noc i rano zabieram się za barszcz. I to jest ostatni dzień pracy mojego zakwasu. Zakwas jest gotowy. Na wierzchu jest gaza, której nie ściągam, ona jest przytrzymana gumką. Jeżeli macie takie sitko, ono się w tej chwili bardzo przyda, ponieważ ja przyłożę to sitko w tym miejscu i jak przechylę ten mój słoik, ono dodatkowo przytrzyma tą gazę, także nic oprócz wody mi tutaj z tego słoika nie wyleci. Idę w takim razie przelewać. Proszę bardzo, oto zakwas jest. 5 dni pracował, jest gotowy. Taki zakwas możecie przelać do butelki, do szklanej butelki, zamknąć, włożyć do lodówki i przechowywać nawet 6 tygodni. Więc jeżeli chcielibyście zrobić z niego barszcz, możecie zrobić taki zakwas, przygotować go o wiele wcześniej. A skoro mówię o barszczu, jeżeli macie ochotę, skorzystajcie z mojego przepisu, gdzie krok po kroku pokazuję, jak przygotować barszcz i tutaj już umieszczam link do przepisu na barszcz. Ja ten zakwas w tej chwili przeleję do buteleczki i powiem Wam, że taki zakwas to nie tylko do barszczu, ale powinno się go pić, bo to jest bogactwo, niesamowite bogactwo wielu składników mineralnych, między innymi potas, magnez, wapń, fosfor, żelazo, cynk, kwas foliowy, mangan i kobalt, który przecież jest bardzo ważny przy tworzeniu się czerwonych krwinek. Jak również witaminy z grupy B, witaminy z grupy C, które szczególnie właśnie podczas fermentacji takiego barszczu, tej witaminy C jest tam jeszcze więcej. Taki zakwas bardzo warto pić również przy anemii, przy niedokrwistości, przy nadciśnieniu tętniczym. To jest naprawdę, słuchajcie, bogactwo. Jedna ważna rzecz, której nie powiedziałam. Zakwas powinien być przelany do czystej, wyparzonej butelki. Ja go teraz wkładam do lodówki i on może czekać nawet 6 tygodni. Można te pół szklaneczki codziennie pić. To jest naprawdę bomba witaminowa, nasza prawdziwa bomba, domowa bomba witaminowa. Polecam Wam, subskrybujcie kanał, będzie więcej takich właśnie przepisów, krok po kroku, jak wszystko przygotować. Dziękuję za dotychczasowe subskrypcje. Życzę Wam jak zawsze smacznego. Ja od dzisiaj już ten zakwas będę pić, zresztą wszyscy u mnie będą pili. Zróbcie, spróbujcie. Do zobaczenia.